rozmawiałem z Blanką Lipińską jeszcze długo, długo przed tym, jak jej filmy zostały zekranizowane i zanim się Netflix zainteresował, co też tobie życzę, jeżeli chodzi o pokusę. I ona mówiła, że bierze pod uwagę zaangażowanie do swojego filmu Dody. Czy ty też miałaś myśli przy obsadzie, że a może taką osobę jak Dodę tutaj wziąć do jakiejś roli? Nie, no gdzie? W ogóle nie myśleliśmy o tym, żeby Dodę brać do filmu. Ona ma swój film, Dziewczyny z Dubaju, i ona jest twarzą tego filmu. Więc ja myślę, że ona by w ogóle nawet nie zgodziła się na coś takiego. Zresztą zapraszałam ją na premierę pokusy. No i odpowiedziała mi słusznie, że na swojej nie była, to dlaczego tutaj ma przyjść, prawda? Ja Dodę bardzo lubię, szanuję, podziwiam. Nawet jak mierzyłam sukienki u Konrada Bińkowskiego, jedną założyłam i mówię, nie, chcę być jak Doda. Nagrałam dla niej specjalny filmik, mówię, chłopaki, wysyłajcie jej. Więc no, szanuję ją bardzo, ale ja tutaj, ona by się nie odnalazła w pokusie.